U mnie też już słychać godzinę 18, czyli możemy zaczynać. Panie dyrektorze, uruchomiony jest już przekaz. Tak jest uruchomiony, jesteśmy na żywo. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Miło mi po raz kolejny otworzyć wykład, który poświęcony jest dziejom Wielkopolski, ważnym problemom, który związany jest z walką Polaków o wolność, o niepodległość, ale w takim różnym kontekście, bo omawialiśmy już przez 3 lata walkę o niepodległość w czasach zaborów. Potem zastanawialiśmy się nad tym, jak z tej wolności korzystaliśmy w okresie II Rzeczpospolitej. Teraz przyszedł czas na II wojnę światową i na zastanowienie się, na omówienie tych problemów, które stworzył nam najeźdźca, z czym musieliśmy się zmierzyć. Po latach wojny przyszło wyzwolenie. Myślano, że to będzie wyzwolenie. Jedni myśleli, że wyzwolenie, inni już spodziewali się, że to jednak najazd i nie w pełni odzyskanie suwerenności. Stąd tytuł naszego cyklu, w którym omawiamy problemy zarówno II wojny światowej, jak i kilku lat po II wojnie światowej, utracona i odzyskana ze znakiem zapytania, poznański sposób na niepodległość 1939-1956. Dzisiejszy wykład poświęcony jest też tej pierwszej części, czyli II wojnie światowej i problemom zaboru mienia, zaboru albo grabieży, można by tak powiedzieć, nawet grabieży mienia, którego dokonywali Niemcy w różny sposób, tworząc nawet specjalny urząd do dokonywania takich grabieży. Dzisiejszym referentem jest pan dr Bogumił Rudawski. Witam go bardzo serdecznie. Jest pracownikiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Historycznym naszego Uniwersytetu i na tej uczelni obronił doktorat pod kierunkiem pani profesor Bożeny Górczyńskiej-Przybyłowicz. Praca poświęcona była właśnie tematyce, która dzisiaj będzie prezentowana. Tej tematyce poświęcił się także w swoich badaniach naukowych, które prowadzi w Instytucie Zachodnim, a więc okres okupacji, problemy II wojny światowej, to tematyka, którą zajmuje się pan dr Bogumił Rudawski. Oprócz badań zajmuje się także archiwum II wojny światowej, który prowadzi Instytut Zachodni. Zachęcam do odwiedzenia strony Instytutu i zobaczenia, czym zajmuje się pan doktor, bo można tam przeczytać wiele ciekawych informacji, takie, które upowszechnia w bardzo ciekawy sposób. Ale oprócz popularyzacji, z której znany jest pan doktor, bo ostatnio występuje też w telewizji, on popularyzuje różne ważne wydarzenia z dziejów Wielkopolski, jest autorem poważnej monografii naukowej pod tytułem Grabież mienia w kraju Warty 1939-45, a monografii, która poświęcona jest właśnie urzędowi powierniczemu, którego działalność dzisiaj będzie omawiał. Jest także współautorem książki, która poświęcona jest obozowi pracy przymusowej w Chełmie, przepraszam, nie w Chełmie, tylko w Nekli, pomyliłem obozy. I to, co dla nas może bardzo ciekawe, jest też wydawcą, współwydawcą pamiętnika profesora Karola Mariana Pospieszalskiego, który ukazał się nakładem Instytutu Zachodniego. Postać profesora Karola Mariana Pospieszalskiego jest mi bardzo bliska, bo był recenzentem mojego doktoratu, ale znany jest jako opozycjonista, jako działacz, obrońca praw wszelakich i badacz II wojny światowej, jest honorowym obywatelem miasta Poznania. Świetnie przygotowana praca i ładnie napisane wspomnienia przez samego autora. Zachęcam do zapoznania się z tym dziełem. Wiemy też, że pan doktor pracuje nad dziejami Wyższego Sądu Krajowego. To zatem będzie pewnie w następnym cyklu przedstawione albo przy innej okazji nam przedstawi. A dzisiaj problematyka
zabranego mienia, zabranego czy zagrabionego przez niemiecki urząd powierniczy w Poznaniu. Panie doktorze, proszę o wygłoszenie wykładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten wstęp, za te słowa, za miłe słowa pod moim adresem, pod moim kierunkiem. Rzeczywiście chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, czy przyjrzeli się Urzędowi Powierniczemu w Poznaniu, przyjrzeli się tej kwestii, problematyce grabieży mienia. Będzie łatwiej nam, kiedy wesprę się, czy podeprę się tutaj prezentacją, pozwolą Państwo, że ją udostępnię i zacznę swoje wystąpienie. Ok. Chwileczkę. Powinno wszystko działać. Proszę Państwa, zacznę może od takiej rzeczy dość oczywistej, ale chciałbym, żebyśmy jednak tutaj się przyjrzeli na chwilę mapie związanej z podziałem terytorialnym, podziałem administracyjnym Polski okupowanej przez III Rzeszę. To nam później trochę pomoże w dalszej części rozważań. No, zasadniczo, jak Państwo wiedzą, część centralna Polski, w części centralnej Polski powstało Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie, natomiast Polska Północna, ziemie Polski Rzeczpospolitej Północne i Zachodnie miały inny status okupacyjny, zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej, zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej, stały się częścią państwa niemieckiego, aczkolwiek istniała, zachowano ciągle na przykład granicę państwową między dawną Rzeczpospolitą a trzecią Rzeszą, czy też granicę celną i tak dalej. Ale rzeczywiście te ziemie zostały wcielone pod pewnym względem prawnym stanowiły integralną część Rzeszy Niemieckiej. I na północy wydzielono okręg Rzeszy, Gdańsk, Prusy Zachodnie ze stolicą oczywiście w Gdańsku, północy Mazowsze z Ciechanowem, tak jak Państwo widzą, Ciechanów zaznaczony, został przekształcony w rejencję ciechanowską i włączony do Prus Wschodnich. Trochę bardziej skomplikowana była sytuacja z Górnym Śląskiem, który dopiero usamodzielnił się jako prowincja, jako jednostka administracyjna w 1941, aczkolwiek to nie ma tutaj większego znaczenia. Górny Śląsk z Katowicami też został wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Natomiast tym największym okręgiem, największą jednostką, największą prowincją był okręg Rzeszy Kraj Warty, który mają tutaj Państwo zaznaczony na fioletowo. Warto podkreślić, ponieważ to czasami nam umyka też historykom, iż Kraj Warty, stolica tego kraju, stolica tej jednostki, no o dość ciekawej nazwie, no oczywiście odnoszącej się, nawiązującej do rzeki Warty, która przecinała niemal na pół tę jednostkę, czy niemal na pół tę jednostkę. Stolica znajdowała się w Poznaniu, Gauhauptstadt Posen. Taki oficjalny tytuł miał Poznań, nazwę Poznań. Natomiast warto zwrócić i chciałbym zwrócić uwagę na wschodnie rubieże kraju Warty, ponieważ tutaj do kraju Warty należała również Łódź. I to było największe miasto Wartelandu. Przed wojną drugie miasto pod względem wielkości w Rzeczpospolitej. Czyli rzeczywiście był to okręg nie tyle duży czy największy pod względem terytorialnym, ale również okręg, gdzie znajdowały się dość dwa silne ośrodki miejskie, Poznań i Łódź, już nie mówiąc o tych mniejszych miastach. Może jeszcze warto wyjaśnić, bo to też czasami jest kwestią zapytań czy pewnych kontrowersji,
o co tutaj chodzi z tą nazwą Okręg Rzeszy, to Reichsgau. Ta oficjalna nazwa to był kraj Warty, czyli po niemiecku Warteland, natomiast to była jakby jednostka w tym sensie administracyjna, jednostka administracji publicznej, jednostka podporządkowana rządowi w Berlinie. Natomiast cała III Rzesza była też podzielona na jednostki partyjne, na okręgi partyjne, tak zwane gały, gał. Zresztą sama nazwa nawiązywała tutaj do średniowiecznych, jakichś starogermańskich, miała rodowód starogermański. Tak jak mówię, cała Rzesza była podzielona na te okręgi i kraj Warty był jednym, jednolitym okręgiem, dlatego Wartegau, dlatego wymiennie nazywa się tą jednostkę albo krajem Warty, albo właśnie krajem Warty jako Okręg Rzeszy, albo też krajem Warty jako ta jednostka państwowa Warteland, Wartegau. No tutaj na prawo mają Państwo oczywiście Artura Greisera, postaci, której nie będziemy przedstawiać, bo wszyscy wiemy, kim był Artur Greiser. On właśnie pełni taką podwójną funkcję, no bo był i namiestnikiem kraju Warty, czyli przedstawicielem jakby władz cywilnych, i był Gauleiterem, czyli właśnie tym kierownikiem partyjnym, najwyższym kierownikiem partyjnym w kraju Warty. Może jeszcze tylko słowo komentarza, tytuł za zdjęcie. To jest zdjęcie z 1940 roku, z wiosny 1940 roku, zrobione w Kościanie, południowa Wielkopolska, w czasie otwarcia koszar wojskowych w dawnym szpitalu psychiatrycznym. I jak wiemy, pensjonariusze tego szpitala psychiatrycznego zostali wymordowani w ramach akcji pseudoeutanazji już w 1939 roku, a w 1940 roku budynek ten przeznaczono dla potrzeb wojska. Odbyło się uroczyste otwarcie, na którym był również Artur Greiser. No i tutaj go właśnie Państwo widzą. Oczywiście o samym kraju Warty można by mówić wiele i trzeba mówić wiele. To jest tematyka bardzo złożona, tematyka w wielu aspektach zbadana, ale w wielu aspektach też nieprzebadana, ciągle czeka na historyków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka takich rzeczy, które nam pomogą zrozumieć działalność czy kontekst działania, uwarunkowania działania Urzędu Powierniczego. Pamiętajmy, że kraj Warty doświadczył wysiedleń ludności, czy Wielkopolska sama w sobie doświadczyła masowych wysiedleń ludności w latach 1939-40 do 1941, tak mniej więcej do marca 1941 roku. Wysiedleniami tymi kierował Heinrich Himmler, czy urzędy mu podporządkowane. Heinrich Himmler, który wtedy zaczął urastać w siłę, urastać w pewną moc, stawał się coraz ważniejszą osobą w III Rzeszy, który pełnił też wiele funkcji, bo był i szefem SS, co wiemy, był i szefem policji równocześnie, całej policji niemieckiej, a od października, od 7 października 1939 roku był komisarzem Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny. I jako właśnie ów komisarz, tytuł nadany mu osobiście przez Hitlera w jego urodziny 7 października, jako ów komisarz Heinrich Himmler miał przeprowadzać wysiedlenia i je przeprowadzał. W miejsce wysiedlonych sprowadzano Niemców, odbywało się masowa kolonizacja i osadnictwo Niemców, tak zwanych Volksdeutschów, Niemców żyjących poza granicami Rzeszy Niemieckiej. Jeżeli jesteśmy w Poznaniu, to tutaj przede wszystkim napłynęły dwie grupy osadników, czy grupa osadników przede wszystkim z państw bałtyckich, z dwóch miast, z Rygi i z Tallina. I to byli ci Niemcy, którzy zostali tutaj sprowadzeni już w 1939 roku. Mamy pierwsze transporty, którzy znaleźli się w Gauhauptstadt Posen.
To jest dość ważne, ponieważ właśnie ci Niemcy, ci koloniści, ci osadnicy, oni mieli stać, oni stali się, mówiąc wprost, pewnym narzędziem umacniania Niemczyzny, właśnie tego tworzenia tej niemieckości w rozumieniu nazistów w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej. Oczywiście no, taki aspekt jak eksploatacja ekonomiczna, wyzysk ekonomiczny kraju wart jest też dość ważny, jest też dość oczywisty. Samo to hasło, że kraj warty miał być spichlerzem Rzeszy, no, świadczy o tym, jak to Niemcy widzieli ten region jako taką kolonię, tak, która miała być wyzyskiwana na potrzeby Rzeszy. Nie tylko tutaj, oczywiście spichlerz Rzeszy odwołuje się do kwestii rolnictwa, ale też również w kraju Warty istniał cały szereg zakładów zbrojeniowych, tak zwanych WG-Tribe, Wehrmachtsbetriebe, zakładów, które produkowały na rzecz Wehrmachtu. O tym jeszcze będę mówił. Warto postrzegać ten kraj Warty, czy może warto zwrócić na to uwagę, że Niemcy go postrzegali przede wszystkim jako kolonię. Sami zrezygnowali z, świadomie zrezygnowali, ale też oczywiście pod wpływem różnych okoliczności politycznych musieli zrezygnować z posiadania kolonii zamorskich. I tymi nowymi koloniami miały być ziemie wschodniej Europy, Europy Środkowej i Wschodniej. I ta myśl kolonialna, czy to myślenie w kategoriach kolonii o kraju Warty, ale także później o Związku Radzieckim, o tych ziemiach podbitych na Związku Radzieckim w 1941-1942 roku jest bardzo, bardzo ważne. To jest taka myśl, taki leitmotiv, który się przewija w ogóle w całej okupacji niemieckiej. Postrzeganie tych ziem jako kolonii. Tu był przywołany profesor Pospieszalski. To właśnie on, profesor Pospieszalski, w jednym ze swoich wczesnych tekstów zauważył, i to jest bardzo trafna uwaga, że wszyscy obywatele polscy oczywiście zostali pozbawieni w 1939-1940 roku obywatelstwa i stali się tak zwanymi poddanymi Rzeszy Niemieckiej, Schutzangehörige, a samo to pojęcie jest dosłownie przejęte z administracji kolonialnej, takiej XIX-wiecznej administracji kolonialnej. Te kolonie przecież były nazywane Schutzgebiete, mieszkańcy kolonii Schutzangehörige i właśnie ten pojęcie, tą zbitkę słowną, dosłownie przeszczepiono tutaj na grunt okupowanej Polski. Hasło germanizacji, ono jest też istotne, może tylko zwrócę uwagę, że to miała być germanizacja totalna, powiedzmy tak, miała dotyczyć ziemi, nie ludzi. To jest też taki leitmotiv Hitlera bezpośrednio. On rzeczywiście jest niesamowicie później eksploatowany w pismach, w myśli narodowo-socjalistycznej. To był też trochę przytyk w stronę germanizacji pruskiej, gdzie jak wiemy doskonale próbowano, germanizacja pruska polegała na tym, że próbowano zgermanizować człowieka, na przykład przymuszając go, czy zachęcając go, zależało od okresu, od i tak dalej, do nauki języka niemieckiego. Natomiast Hitler uważał to za błąd, twierdził, że ta germanizacja nie może dotyczyć ludzi, może dotyczyć tylko ziemi, która stała się niemiecka, ponownie niemiecka, została ponownie zdobyta, bo tak to nazywano, nazywano te ziemie ponownie zdobytymi ziemiami, szczególnie tu w kontekście Wielkopolski Zachodniej. Dlatego też, ponieważ ludzi nie można było zgermanizować, to należało tych ludzi wysiedlać i ich stąd deportować. No oczywiście docelowo wszyscy mieli być wysiedleni albo zgermanizowani, ale tylko ci, którzy jakby spełniali przesłanki rasowe, no ale do tego nie doszło. Tu dość istotne jest to hasło krwi i ziemi. Ono, oczywiście myślenie w kategorii krwi i ziemi
Brzmi to trochę dzisiaj dziwnie, trzeba to sobie powiedzieć wprost, natomiast to jest niesamowicie ważny taki topos dla Niemców, dla narodowych socjalistów, to słowo krew. Jak Państwo czytają jakieś teksty z tego okresu, chociażby prasę, to z łatwością zauważą, że słowo krew, blut niemieckie odmieniane jest we wszystkich przypadkach, pojawia się w bardzo różnych kontekstach. To było słowo niesamowicie ważne. To myślenie z tymi kategoriami krwi, rasy, tej rasy prawdziwej, rasy nieprawdziwej, że ras aryjskiej, tych innych gorszych ras, no jest tutaj decydujące, cokolwiek, jakkolwiek my to dzisiaj oceniamy. I to hasło krew i ziemia, tak? Na tej niemieckiej ziemi, na niemieckiej ziemi może być tylko niemiecka krew. Oczywiście, żeby ta ziemia była niemiecka, trzeba ją było niejako zgermanizować. I taką formą zniemczania ziemi, czy umacniania niemieckości, czy jakby to powiedzieli dawni klasycy historiografii tego żywiołu niemieckiego, jedną z tych form była grabież mienia, konfiskaty, masowe konfiskaty mienia. No oczywiście sama grabież mienia, grabież majątku, łupy wojenne towarzyszy ludzkości od samego początku, jest wręcz cechą prowadzenia różnych wojen. I nie inaczej było w czasie II wojny światowej w tej części Europy, ale też również w innych częściach Europy, we Francji, czy może bardziej nawet na Bałkanach. Istniała grabież, i tutaj to podaję za Czesławem Łuczakiem, najprostszy podział, ale chyba też oddający pewną specyfikę tego zjawiska. Grabież pozainstytucjonalna, czyli taka pewnego rodzaju grabież spontaniczna, grabież, która jest jakby pewną cechą wręcz przypisaną do prowadzenia wojny. I właśnie tą grabież, te konfiskaty przeprowadzali żołnierze, przeprowadzała ludność cywilna w pierwszych tygodniach wojny, prawda? No, wybucha wojna, mamy do czynienia z działaniami wojennymi, no i wtedy rzeczywiście najeźdźca dokonuje różnego rodzaju aktów grabieży, bierze łupy, przeprowadza konfiskaty, rekwizycje. Ciekawe jest to, że na przykład Wehrmacht miał czas, mamy takie przykłady, dowody na to, że Wehrmacht przeprowadzał rekwizycje w sposób też niejako instytucjonalny, to znaczy tu się odwołuję do Łodzi, bo to jest mi znane, przeprowadzono rekwizycje różnych towarów na potrzeby Wehrmachtu w Łodzi i Wehrmacht wystawiał kwity rekwizycyjne. Poświadczał to, co zabrał, szacował wartość mienia zabranego i później docelowo to miało służyć jakby do zwrotu tego mienia, czy ekwiwalentu tego mienia w postaci pieniędzy. To oczywiście dość szybko zaprzestano tego procederu, ale istniała taka myśl. Zresztą te kwity rekwizycyjne, one są ciekawym źródłem historycznym, znajdują się w archiwum państwowym w Łodzi. Natomiast to, co nas bardziej interesuje, to jest ta grabież zinstytucjonalizowana, co akurat jest cechą charakterystyczną okupacji niemieckiej w tym okresie. Grabież zinstytucjonalizowana, czyli przeprowadzana przez instytucje, grabież w pełni sformalizowana, zbiurokratyzowana, grabież mająca jakby w zamierzeniach twórców pewne pozory legalizacji, to znaczy, że przeprowadzona jest w
postaci legalnej, bo przeprowadzona została na podstawie dokumentów, na podstawie rozporządzeń, na podstawie różnego rodzaju aktów prawnych. Czyli wtedy też trudno nazwać to jakby grabieżą, była to po prostu czynność administracyjna, którą należało przeprowadzić, bo tak zarządziły władze. Tych dokumentów prawnych, to było cechą oczywiście III Rzeszy, to było cechą rządów okupacyjnych w Polsce, było całe multum, tych dokumentów było bardzo dużo, one dotyczyły przeróżnych aspektów życia, również dotyczyły oczywiście grabieży mienia. Tutaj przywołuję tylko jeden dokument prawny, rozporządzenie o traktowaniu mienia obywateli dawnego państwa polskiego. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest sformułowane, to jest dosłowne tłumaczenie z języka niemieckiego. Nigdy na przykład w tych dokumentach nie używano słowa Polska, tylko używano właśnie dawne państwo polskie. Dokument, rozporządzenie, które zostało wydane w 1940 roku. To był jeden z wielu dokumentów, jedno z wielu rozporządzeń, nie mówiąc już o zarządzeniach, jedno z wielu rozporządzeń, które, na podstawie którego przeprowadzano konfiskaty, czyli w jakiś sposób je legalizowano. Proszę jednak zwrócić uwagę, że to rozporządzenie wydane zostało rok po rozpoczęciu wojny, chyba trochę jednak przypadkowo 17 września, no dla Niemców to nie była aż wielka, wielka data, ale zostało wydane rok po rozporządzeniu, po rozpoczęciu wojny. To znaczy przez rok niejako ta grabież, konfiskaty odbywały się na podstawie innych wojskowych rozporządzeń wydawanych we wrześniu 1939 roku. Dopiero po roku pojawiło się rozporządzenie wojskowe, rozporządzenie wydane przez władze III Rzeszy, że można przeprowadzać grabież. I że ta grabież jest niejako legalna. Tak? I to była też taka cecha charakterystyczna, nie tylko a propos grabieży mienia, ale a propos również innych obszarów działalności III Rzeszy, że te wszystkie rozporządzenia często wydawano z ogromnym opóźnieniem. One tak naprawdę legalizowały to, co się stało, były pewną zasłoną dymną dla działalności III Rzeszy i działalności agent III Rzeszy na terenach okupowanych. To samo dotyczy grabieży mienia. Warto zwrócić uwagę, jeżeli oczywiście mówimy o grabieży instytucjonalnej i teraz tylko już o tej będziemy mówić, mamy całe multum instytucji, które zajmują się konfiskatami, zajmują się grabieżą mienia. No oczywiście o wojsku już mówiłem, jeżeli jesteśmy w Poznaniu, to należy tutaj zwrócić na uwagę na taką instytucję jak Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, która była taką główną, pierwszą instytucją, urzędem niemieckim, który zajmował się masowymi konfiskatami majątku polskiego. Mniej więcej do listopada 1939 roku, czyli przez te pierwsze tygodnie okupacji. Natomiast szczególnie należy zwrócić uwagę na dwie instytucje. Pierwszą z nich jest Wschodnio-Niemieckie Towarzystwo Gospodarowania Ziemią. Była to instytucja zasadniczo podległa Himmlerowi, całemu aparatowi wysiedleńczo-policyjnemu Heinricha Himmlera, która zajmowała się konfiskatami i grabieżą mienia rolnego, tego poza miastami, tego znajdującego się na wsi, znajdującego się w majątkach ziemskich i tak dalej. Natomiast całe mienie pozarolne, mienie, które znajdowało się w miastach, obojętnie jak prywatne czy publiczne, aczkolwiek głównie z naciskiem na prywatne, podlegało innej instytucji i tą inną instytucją był Główny Urząd Powierniczy Wschód, Haupttreuhandstelle Ost, HTO. Były to instytucje, które tak naprawdę stały w sprzeczności do siebie. Tam było bardzo dużo problemów, sporów kompetencyjnych między nimi, no bo oczywiście teoretycznie jest łatwo rozróżnić, co jest
mieniem rolnym, a co nie. W praktyce przy tej skali też grabieży było to bardzo trudne, bardzo skomplikowane, więc też była pewna rywalizacja, pewne problemy w funkcjonowaniu tych instytucji, aczkolwiek były też pola, gdzie one działały. Zwracam uwagę na to z tego względu, to też tutaj z własnej praktyki trochę, kiedy mówię na podstawie własnej praktyki, kiedy na przykład zgłaszają się osoby chętne, żeby dowiedzieć się, co się stało z majątkiem ich przodków, a ten majątek znajdował się na wsi, był to majątek ziemski. To wtedy należy szukać w aktach właśnie tego wschodnio-niemieckiego Towarzystwa Gospodarowania Ziemią Ostland, a nie w aktach HTO. To tak, taka wskazówka praktyczna, bo w tych aktach HTO możemy coś znaleźć, ale nie musimy. Też jeszcze przy okazji zwracam uwagę, jak tutaj widzą Państwo dwie nazwy tych instytucji, oczywiście na kwestii języka, na kwestii nazewnictwa. Te nazwy, one są czasami bardzo skomplikowane, one zupełnie też nie oddają, prawda, specyfiki tych instytucji, ale oczywiście to było działanie specjalne. Ten język III Rzeszy, ta lingua tertii imperii, no jest dość ważnym zagadnieniem i on się tutaj również, to zagadnienie tutaj odzwierciedla w nazwach instytucji. Ten Główny Urząd Powierniczy Wschód, bo to z niego wywodzi się Urząd Powierniczy, został utworzony w październiku 1939 roku na podstawie rozporządzenia, którego w ogóle nie opublikowano. Sam komunikat o powstaniu tej instytucji pojawił się dwa tygodnie później. I o ile Ostland, to Towarzystwo Gospodarowania Majątkiem Rolnym, podlegał Himmlerowi, o tyle HTO, Główny Urząd Powierniczy Wschód, podlegał od samego początku Hermanowi Göringowi, marszałkowi Rzeszy, jako pełnomocnikowi do spraw planu czteroletniego, czyli do spraw remilitaryzacji Rzeszy Niemieckiej. Szefem HTO przez cały okres wojny, od początku działania tej instytucji do końca, do 1945 roku, był Max Winkler, też postać ciekawa, bo to był Niemiec Volksdeutsch, tak byśmy go określili, to był Niemiec, który był przed wojną, do 1920 roku był burmistrzem Grudziądza. I on w 1920 roku wyemigrował, no kiedy Grudziądz jednak przypadł Polsce, wyemigrował do Rzeszy, do Niemiec, do Berlina i tam zajmował się różnymi rzeczami, ale od 1933 roku współpracował mocno z Goebbelsem, później z Göringiem właśnie, zajmował się przejmowaniem prasy niemieckiej z rąk na przykład socjaldemokratów i przejmowaniem tej prasy na rzecz nazistów, czy też na przykład zajmował się procederem aryzacji majątku żydowskiego, na przykład żydowskich kin w III Rzeszy, więc miał pewne doświadczenie związane z konfiskatami. No i tutaj to doświadczenie przeważyło, że postawiono go w 1939 roku na czele Głównego Urzędu Powierniczego Wschód. Winkler powiedział, iż, tak jak Państwo widzą, marszałek Rzeszy postawił przed Głównym Urzędem Powierniczym Wschód trudne, acz wielkie zadanie. Polega ono na przekazaniu we właściwe niemieckie ręce skonfiskowanego polskiego mienia i uczynienia ze wschodniej ziemi włączonych niemieckiego bastionu na wschodzie. To jest ważne, bo to podkreśla, tak Winkler w krótki sposób przedstawił to, czym było w zasadzie HTO, ta instytucja. Ta instytucja z jednej strony zajmowała się konfiskatą, masową konfiskatą mienia, ale z drugiej strony to zabrane mienie było, czy majątek, było instrumentem, było narzędziem germanizacji. Jak? To za chwilę Państwu powiem. To HTO
zatem spełniało, no było tym instrumentem, było tym narzędziem tej polityki krwi i ziemi, miało brać udział w budowie żywego wschodniego wału przeciwko słowiańskości. Można to w sumie ująć jednym słowem. Chodziło o przewłaszczenie mienia, o to, żeby wywłaszczyć Polaków ze wszystkiego, co posiadali i uwłaszczyć na tym, co zostało zagrabione, Niemców. I to było główne zadanie HTO, mówiąc najkrócej. HTO działało przede wszystkim na ziemiach wcielonych, czyli w ziemiach w północnej i zachodniej Polsce. W 1941 roku po inwazji Niemiec na Związek Radziecki podjęto jeszcze próby rozszerzenia działalności tej instytucji na tereny, na okupowane obszary Związku Radzieckiego. W Rydze nawet powstał oddział HTO, on tam bardzo króciutko działał. I to był taki moment rzeczywiście szczytowej aktywności tej instytucji, koniec 1941 roku. Nie udało się z wielu względów i politycznych, oczywiście z przebiegu, w związku z tym, jak przebiegała wojna, nie udało się HTO rozszerzyć działalności na ziemię radzieckie, na ziemię sowieckie, Związku Sowieckiego. Też od 1942, a szczególnie od 1943, sam Göring przestał się trochę interesować głównym urzędem powierniczym Wschód, z bardzo prostego względu, to co ten urząd zagrabił, to co było najważniejsze w grabieży, zostało już przejęte i Göring po prostu przestał się tym interesować i rzeczywiście od 1943 HTO a jakby wypadło trochę z jego wpływów i działało sobie jako samodzielna instytucja do samego końca wojny. Tu może siedziba Głównego Urzędu Powierniczego Wschód znajdowała się w Berlinie przy ulicy, przy Potsdamerstrasse. No to była dość ważna ulica, bo przy tej ulicy znajdowały się również inne instytucje, czy najważniejsze urzędy Niemiec, ścisłe centrum miasta. Urząd ten posiadał swoje oddziały w stolicach tych jednostek administracyjnych, prawda? Pierwszy, który powstał oddział, to był Urząd Powierniczy w Katowicach i on też był w sumie największy, najprężniej działający, no, a to z tego względu, że Urząd Powierniczy w Katowicach, który miał aż pięć placówek terenowych, zajmował się masową konfiskatą mienia przemysłowego, a ze względu na stopień urbanizacji Górnego Śląska należało te działania przeprowadzić jak najszerzej. Powstał również Urząd Powierniczy w Gdańsku, później siedzibę przeniesiono do Gdyni i w Ciechanowie dla tego północnego Mazowsza wcielonego do Prus Wschodnich. Ten Ciechanowski to w sumie działał najsłabiej, co wynikało z tego, że ze słabego stopnia urbanizacji tego regionu i po prostu te działania związane z konfiskatami dość szybko zostały zakończone. I oczywiście powstał Urząd Powierniczy w Poznaniu z filią w Łodzi. Göring planował jeszcze w 1939 roku i to w tym rozporządzeniu nieopublikowanym o powstaniu urzędu jest o tym wprost mowa, że powstanie placówka Urzędu Powierniczego w Warszawie, która by miała objąć grabież mienia w Generalnym Gubernatorstwie, ale nigdy do powstania takiej placówki nie powstało, nigdy do powstania takiej placówki nie doszło. Z tego względu, że tutaj postawił tam Hans Frank, który wybudował własny, że stworzył własny urząd powierniczy, identycznie tak samo się nazywał Urząd Powierniczy dla GG, ale on był niezależny od tej administracji powierniczej, tej centralnej administracji powierniczej, był częścią rządu GG w Krakowie. I kiedy rzeczywiście
czyta się o generalnym gubernatorstwie, to tam pojawia się często zagadnienie konfiskat, zagadnienie działalności urzędu powierniczego. Warto mieć jednak na uwadze, że tu chodzi właśnie o ten urząd powierniczy podległy Hansowi Frankowi, zupełnie jakby niezależny od tej struktury głównego urzędu powierniczego Wschód. Trojehand Stelle Posen, główny urząd powierniczy w Poznaniu. Ten budynek Państwo poznają, jest dość charakterystyczny na mapie Poznania. Tam znajdowała się siedziba urzędu powierniczego w Poznaniu przy Wilhelmsplatz 15. Oczywiście przy Placu Wolności. Budynek często był fotografowany w ogóle, co też wynika z tego, że zasadniczo główną siedzibą, zasadniczo główne miejsce w tym budynku zajmował Bank Rzeszy, Reichsbank, później Dresdner Bank i na końcu Ostbank. To była instytucja przede wszystkim bankowa, ale w ramach tej instytucji bankowej wydzielono też miejsce dla Trojehand Stelle Posen, dla Urzędu Powierniczego w Poznaniu. Urząd też później, w późniejszych miesiącach przejął jeszcze budynek obok, ten jakby z prawej strony. Budynek też do dzisiaj stoi, tam znajdowała się druga siedziba Urzędu Powierniczego w Poznaniu. Do końca nie wiemy, kiedy Urząd Powierniczy zaczął działać. No, nie wcześniej niż koło listopada 1939 roku. Tutaj ustaliłem datę na 6 grudnia 1939 roku, a to dlatego, że tego dnia rozpoczął urzędowanie pierwszy kierownik Urzędu Powierniczego. Działał urząd na pewno do stycznia 1945, to znaczy ostatnie dokumenty z tego urzędu pochodzą ze stycznia 1945 roku, aczkolwiek już od drugiej połowy 1944 roku działalność tego urzędu, działalność instytucji bardzo mocno zamarła, była bardziej symboliczna niż faktyczna, więc w zasadzie te ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące nie miały tutaj większego znaczenia. Urząd miał trzech kierowników. Pierwszym kierownikiem był Hugo Ratzmann, co charakterystyczne, co ważne, on był Niemcem z Berlina, był właścicielem prywatnego banku, posiadał bank i kierował bankiem w Berlinie. No i tutaj jako bankowiec został sprowadzony do Poznania, żeby objąć tę instytucję, urząd powierniczy. Ratzmann był człowiekiem dość niezależnym, prawdopodobnie wpadł w konflikt z Arturem Greiserem, który miał bardzo dużo do powiedzenia, wiadomo, i dlatego prawdopodobnie musiał się rozstać z urzędem powierniczym i zastąpił go Aleksander Weisker. O samym Weiskerze wiemy mało, ciekawy jest tylko epizod z jego życia, że on był prawdopodobnie do jesieni 1944 roku kierownikiem Urzędu Powierniczego w Poznaniu, kiedy to uciekł po prostu z Poznania, nie wiadomo dlaczego, być może z obawy przed zbliżającym się frontem, zostawił urząd, no to jest też ten okres, kiedy ten urząd praktycznie przestał działać i zastąpił go jeden z pracowników tego urzędu, Georg Kamenz, zresztą związany z Łodzią. Taką osobą, która prezentuje taką ciągłość urzędniczą, był dr Udo Milbrat. Przywołuję go dlatego, że on był po pierwsze przez cały okres wojny zastępcą kierownika i tak naprawdę często pełnił funkcję kierownika, miał więcej do powiedzenia niż ci kierownicy. On reprezentował przede wszystkim urząd na różnych spotkaniach w Berlinie, w Głównym Urzędzie Powierniczym Wschód, reprezentował urząd bardzo często przed władzami centralnymi. Sam Udo Milbrat jest też o tyle ciekawą osobą, postacią, że był też Niemcem Volksdeutschem, pochodził z mniejszości niemieckiej z okolic, z Kujaw, był Niemcem kujawskim, wychował się na Kujawach, więc znał dobrze
Polskę, dobrze znał język polski, był bardzo dobrze rozeznany. Więc cały ten urząd i co jeszcze może ważne, Udo Milbrat był też SS-manem, co też nie zawsze zdarza wśród urzędników niemieckich, to znaczy mamy część urzędników, która rzeczywiście była wierna temu takiemu trochę pruskiemu etosowi, ale mamy też część urzędników, którzy zupełnie poszli też w karierę właśnie w strukturach siłowych. Udo Milbrat bardzo wysoko zaszedł w SS. Przez pewien moment w 1942 roku był też jednym z funkcjonariuszy w obozie koncentracyjnym bodajże w Dachau, generalnie w Bawarii, został wysłany do Bawarii, tam pełnił funkcję w tym obozie, a później wrócił jeszcze na kilka lat do Poznania. Urząd, co jest ważne, urząd funkcjonował w zasadzie jako podległy głównemu urzędowi powierniczemu przez pierwsze kilka miesięcy. Natomiast w lutym 1941 roku wydano zarządzenie o decentralizacji całej tej struktury urzędniczej, tych wszystkich urzędów. Te urzędy niejako się usamodzielniły, stały się samodzielne, aczkolwiek oczywiście miały kontakt z głównym urzędem powierniczym Wschód. I zostały podporządkowane namiestnikom, nad prezydentom. No, w wypadku Wielkopolski, w wypadku kraju Warty, był to Artur Greiser. Jakby dopiero, co ważne, od lutego 1941 roku Greiser miał jakiś wpływ na działanie urzędu powierniczego. Wcześniej ten urząd powierniczy był dość niezależny od niego. O czym on zresztą, z którego to faktu Greiser był bardzo niezadowolony i dawał temu wyraz i rzeczywiście z radością przywitał tą zmianę w 1941 roku. Wspomniałem już, że instytucją, która działała, że Urząd Powierniczy w Poznaniu miał swoją filię, ta filia powstała w Łodzi, jako Treuhand Nebenstelle-Litzmannstadt. Tak naprawdę ta formalnie ona była podporządkowana cały czas Urzędowi Powierniczemu w Poznaniu, natomiast ta filia miała ogromną niesamodzielność i działała de facto jako samodzielna placówka powiernicza, jako samodzielny urząd. Na pewno też pierwsze prace nad powstaniem Urzędu Powierniczego w Łodzi podjęto najpóźniej w listopadzie 1939 roku, chociaż formalnie powołano ten urząd dopiero 20 stycznia 1940 roku. Co pewnie też nie jest przypadkowe, dlatego iż kilkanaście dni później, 8 lutego 1940 roku, w Łodzi powstało getto formalnie. Powstała zamknięta dzielnica dla ludności żydowskiej i wtedy ten urząd już wcześniej, ale już w trakcie prac nad powstaniem getta, w trakcie wysiedlania ludności, mieszkańców żydowskiego pochodzenia właśnie do tej dzielnicy zamkniętej, brał aktywny udział poprzez rabunek mienia żydowskiego, poprzez zajmowanie mieszkań, które należały do łódzkich Żydów, zajmowanie przedsiębiorstw, które należały do łódzkich Żydów. Wiemy też, że ten urząd powierniczy w Łodzi podjął takie próby przejęcia majątku już pomordowanych Żydów, Żydów, którzy zostali zamordowani w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem. Chciał przejąć też teren getta. To się nie do końca udało. Ale już sama ta wcześniejsza działalność, chwilę przed powstaniem getta i na początku działalności getta udowadnia, pokazuje, że urząd powierniczy, administracja powiernicza, urzędnicy tej administracji brali udział w zagładzie. Oczywiście sam urząd powierniczy w Poznaniu był instytucją bardzo złożoną, bardzo rozbudowaną i skomplikowaną, to była potężna instytucja. Chciałbym, żebyśmy zwrócili może uwagę na ten wydział gospodarczy. Wydział administracyjny nas będzie interesował trochę mniej, ale ten wydział gospodarczy, bo to poszczególne działy tego wydziału pokazują, co tak naprawdę grabiono, co tak naprawdę konfiskowano, jak różnego typu
mienie, różnego typu przedsiębiorstwa, obiekty gospodarcze, placówki gospodarcze, życia gospodarczego konfiskowano i zabierano. Chciałbym tylko zwrócić może uwagę na ten referat specjalny, trzeci od dołu, referat specjalny, majątek kościelny. On rzeczywiście to był taki pomysł Greisera, żeby powołać w ramach urzędu powierniczego taką jednostkę, która będzie się zajmować wyłącznie grabieżą mienia kościelnego. To się nie udało. Działalność tego referatu była bardzo skromna. No tutaj weszły jednak inne instytucje i nie udało się urzędowi powierniczemu przyjąć mienia kościelnego. Tu mają Państwo takie zdjęcie, w sumie dość niedawno je odkryłem. Wcześniej nie miałem w ogóle świadomości, że istnieje takie zdjęcie. To jest taka seria 4 czy 5 zdjęć w fotografii, one są wszystkie, dotyczą tego samego spotkania, tego samego posiedzenia. Pokazują posiedzenie pracowników, urzędników Urzędu Powierniczego w Poznaniu, to jest marzec 1940 rok. Niestety te fotografie nie są podpisane, więc też nie wiemy, czego one do końca dotyczą. Ja tylko podejrzewam, że ta osoba, która stoi, to właśnie może być wspomniany Udo Milbrat, wspomniany przeze mnie wcześniej, no ale pewności nie mam. Wiemy tylko, że zdjęcie pochodzi z obrad z Urzędu Powierniczego i było przeznaczone do publikacji w prasie niemieckiej, aczkolwiek nie udało mi się do dzisiaj odnaleźć jakby informacji czy tego zdjęcia w prasie niemieckiej. Być może nie zostało po prostu wykorzystane. No i jak działał ten Urząd Powierniczy? Miał takie 3 etapy w sumie działania. Pierwsze to było, oczywiście głównym zadaniem urzędu była konfiskata mienia. Więc zanim doszło do konfiskaty, należało to mienie zewidencjonować, wyznaczyć, znaleźć. Kiedy już zostało zewidencjonowane, dokonywano wywłaszczenia prawowitego właściciela, Polaka lub Żyda, generalnie obywatela polskiego, i wyznaczono zarządcę komisarycznego, powiernika, Treuhändera. To słowo Treuhänder Państwo na pewno słyszeli, bo ono akurat gdzieś w Poznaniu funkcjonuje, która w takim oderwaniu językowym właśnie co Treuhänder, prawda, jako ta osoba, jako ten powiernik, ten, który zarządzał tym mieniem. No właśnie, tutaj Niemcy wymyślili to pojęcie zarządca komisaryczny, bo to była osoba, która w imieniu III Rzeszy miała zarządzać powierzonym majątkiem i po okresie zarządzania mogła ten majątek nabyć lub też urząd powierniczy mógł dany obiekt sprzedać komuś innemu, niekoniecznie temu zarządcy. I tak naprawdę mógł go spieniężyć. Czyli jakby proszę zauważyć pewien mechanizm. Bardzo w swojej istocie niesamowicie proste, bardzo skuteczne. Niemcy grabili, konfiskowali mienie, na przykład sklep, duże fabryki, duże przedsiębiorstwa, wywłaszczając bezprawnie właścicieli, a później to mienie sprzedawali nowym właścicielom, Niemcom. Nawet jeżeli za zaniżone kwoty, bo często były za symboliczne pieniądze, ale nie zawsze, sprzedawano to mienie, czyli sprzedawano zagrabione. I te pieniądze z tej sprzedaży zasilały bezpośrednio budżet III Rzeszy. Może jeszcze słowo o tych zarządcach komisarycznych, no bo właśnie głównymi zarządcami komisarycznymi, główną grupą tych zarządców byli ci niemieccy przesiedleńcy, ci niemieccy osadnicy, kolonizatorzy, ci Niemcy z Rygi, ci Niemcy Stalina sprowadzani do Poznania, którzy mieli być jakby nowymi właścicielami tego majątku. Tu się oczywiście wywiązała kwestia bardzo skomplikowana pewnego transferu mienia, no bo ci Niemcy, to było mieszczaństwo niemieckie, dość zamożne, zostawiali w swoich miastach urodzenia swój majątek. I żeby im wynagrodzić, powstało taka instytucja, Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze, które jakby szacowało wartość zostawionego mienia i szukało dla nich majątku, który byłby pewnym ekwiwalentem tutaj w Poznaniu.
Ci zarządcy, oczywiście nie każdy mógł być zarządcą, bo zarządcami mogli być tylko ci Niemcy, którzy spełniali takie wyśrubowane kryteria polityczne, rasowe, światopoglądowe. No i tutaj jakby wchodził Himmler, wchodziły instytucje Himmlera. Przy urzędzie powierniczym działał tak zwany generalny referent komisarza do spraw umacniania Niemczyzny, który jakby kontrolował tych Niemców, czy rzeczywiście ci zarządcy komisaryczni, ci powiernicy są Niemcami godnymi tego, żeby im powierzono mienie Rzeszy. Tutaj jeszcze mają Państwo taki cytat, dość ciekawy, ale oddający rzeczywiście to, czym ten powiernik był. Był po prostu złodziejem, który działał w imieniu i za pozwoleniem trzeciej Rzeszy. Co ważne, nie każdy zarządca, nie każdy powiernik zostawał później właścicielem tego powierzonego, właśnie dosłownie powierzonego mu mienia. Mógł, ale nie musiał. Jeżeli nie spełnia jakichś kryteriów, na przykład czasami mu odmawiano. Tutaj mają Państwo taki przykład nakazu konfiskaty, tego jak wyglądała taka konfiskata, taki dokument nakazujący konfiskatę, czy zarządzenie, bo to też trudno oddać w języku polskim, zarządzenie dotyczące konfiskaty. Tutaj mamy sklep Anieli Kwapiszewskiej w Poznaniu, sklep kolonialny, spożywczy, czy sklep kolonialny, może tak to nazwijmy, sklep kolonialny. Proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, może trzy, na datę, która jest na dole. Mamy datę dość późną, Poznań 14 stycznia 1942 roku. Data późna z tego względu, iż ta procedura, ponieważ te konfiskaty, one były poddane procedurze biurokratycznej, więc bardzo długo trwało wystawienie takiego nakazu konfiskaty. I faktycznie to wyglądało tak, że przypuszczam, że również ten sklep, on został już w 1939, najpóźniej na początku 1940 roku zajęty przez Niemców, ale dopiero dwa lata później, w styczniu 1942 roku, wystawiono zarządzenie, ten nakaz konfiskaty. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Proszę zwrócić uwagę na tę środkową część wypełnioną tutaj maszyną, bo po pierwsze konfiskowano zawsze jakby sklepy czy przedsiębiorstwa pod ich polską nazwą, w nawiasie podając nazwę powiernika. Tutaj jeszcze za chwilę powiem, kim był ten powiernik. Natomiast trzecia rzecz, to bardzo dobrze nam pokazuje, komu tak naprawdę od 1941 roku podlegał Urząd Powierniczy w Poznaniu. Tu właśnie mamy podlegał namiestnikowi Rzeszy, czyli właśnie Greiserowi, który też był jakby de facto takim kierownikiem, czy można powiedzieć nadkierownikiem Urzędu Powierniczego. Co konfiskowano? Konfiskowano zakłady przemysłowe, to jest oczywiste. Wszystkie duże zakłady zostały skonfiskowane. One w większości, chociaż to bardzo różnie wyglądało i należy to prześledzić za każdym razem na danym przykładzie, one w większości konfiskowane były przez tą placówkę berlińską i podlegały bezpośrednio zarządowi Berlina, nie Poznania. To chodzi o zakłady, których wartość wyceniono na powyżej 500 000 marek Rzeszy. No i oczywiście takie zakłady jak zakłady Cegielskiego, Centra, Stomil, Goplana, to pierwsze zdjęcie z góry, to jest zdjęcie z Goplany, czy po niemiecku to była Gotana, fabryka wódki i likierów Hartwig-Kantorowicz i to zdjęcie dolne to jest właśnie zdjęcie z tej fabryki wódki i likierów już po przejęciu przez Niemców. No o ile te duże zakłady, ich oczywiście liczba zawsze jest ograniczona, o tyle liczba zakładów mniejszych była zdecydowanie większa. I tutaj jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, to ta liczba skonfiskowanych zakładów przemysłowych, tych mniejszych, czasami bardzo malutkich, rachitycznych firemek wręcz, które działały w kraju wartych, które działały w Poznaniu, w Łodzi, bo to traktuję tutaj wspólnie, osiągnęła około 6 tysięcy przedsiębiorstw. Tu Państwo mają zdjęcie z zakładu braci Dawidowskich w Poznaniu, to był zakład rzeźniczy, dość duży, został skonfiskowany przez Urząd Powierniczy, podlegał mu przez cały okres wojny, tam później został sprzedany Niemcom. No i tutaj mamy takie zdjęcie z wnętrza tego zakładu z grudnia 1939 roku, już po skonfiskowaniu.
Druga sprawa, no to były placówki handlowe, czyli po prostu sklep. Konfiskowano masowo sklepy. Tutaj liczba ogółem skonfiskowanych sklepów to jest 22,5 tysiąca. Na pewno była większa. To są dane w ogóle, wszystkie, które tutaj podaję, pochodzą z kwietnia 1943 roku, więc one nie są pełne. Mamy 22 tysiące, co najmniej 22 tysiące sklepów skonfiskowano. Z czego? Proszę zauważyć, tutaj ostatnia dół tabelki. Sprzedano zaledwie niecałe 7 tysięcy nowym nabywcom, Niemcom. Połowę zlikwidowano, uważając je za niezdolne do jakby działalności gospodarczej, a ponad 5 tysięcy nie udało się sprzedać przez cały okres wojny, nie znaleziono nabywców, no albo też koniec wojny tutaj przeszkodził, i one pozostały ciągle pod zarządem powierniczym. W ogóle ze sklepami był problem, ponieważ no oczywiście znaleźć taką liczbę nowych zarządców komisarycznych, którzy by przyjmowali te sklepy i nimi zarządzali, a później być może byliby właścicielami tych sklepów, no to był niemały problem. Dlatego wymyślono, że będzie taki masowy, taki jeden zarządca powierniczy, który będzie przyjmował te sklepy w większej liczbie. Zarządca ten nazywał się Towarzystwo Przyjmowania Przedsiębiorstw Handlowych dla Uczestników Wojny, który przejął około w 1943 roku, do tego roku przejął około 1700 sklepów w kraju Warty. Mówiąc może inaczej, bardziej obrazowo. Niemcy wyobrażali to sobie tak, iż niemieccy żołnierze, którzy służą na froncie, szczególnie na froncie wschodnim, jakby w nagrodę za swoją służbę dla ojczyzny, otrzymają sklep, otrzymają skonfiskowane sklepy i będą już po spełnieniu swojego obowiązku pełnić tutaj jakby rolę usatysfakcjonowanych właścicieli sklepów. Czyli taki żołnierz mógł otrzymać sklep z tekstyliami i miał w zamierzeniu władz powierniczych, władz niemieckich prowadzić już po skończonej, wygranej wojnie sklep z tekstyliami. I rzeczywiście, oczywiście do wielu takich przekazań nie doszło, ale mamy przykłady, że żołnierze przejmowali, szczególnie ci inwalidzi wojenni, którzy w czasie wojny doznali jakichś szkód, przejmowali sklepy i rzeczywiście stawali się zarządcami komisarycznymi, właścicielami tych sklepów. No i jeszcze większy był problem z warsztatami rzemieślniczymi, bo ich liczba skonfiskowanych jest podobna, to jest też około 20 tysięcy, na pewno była większa. Bardzo dużo z nich zlikwidowano, dla wielu nie znaleziono powierników, dlatego też wymyślono takiego powiernika, takiego zarządcę masowego. To była spółka do spraw rozwoju rzemiosła na wschodzie, która też jakby przejmowała wszystkie te majątki, te warsztaty rzemieślnicze i miała prawo je jakby zarezerwować dla Niemców ze wschodu, ponieważ w tym wypadku wyobrażano sobie, że warsztaty rzemieślnicze, i to była idea Himmlera, taka idea fix Himmlera, że warsztaty rzemieślnicze będą przejmować niemieccy rzemieślnicy sprowadzani do kraju Warty i oni będą stanowić ten trzon niemieckości w miastach. No oczywiście to się nie udało. Jeszcze może takie dwa rodzaje mienia, które przyjmowali Niemcy. Mieszkania. Bo o ile mieszkania generalnie miały też być przejmowane przez urząd powierniczy, ale to się nie udało. Urząd powierniczy sobie po prostu nie poradził z tym procederem, mówiąc wprost, przejmowania, konfiskowania tej tkanki mieszkaniowej w miastach. Dlatego powołano spółkę Zarząd Nieruchomości HTO. Ona później zmieniła nazwę na Zarząd Nieruchomości dla Okręgu Rzeszy Kraj Warty, GEWA. Jako ta druga nazwa jest bardziej znana. W samym kraju Warty, no, głównie w tych miastach, głównie w dużych miastach, bo tu najprężniej działały te instytucje w Poznaniu i w Łodzi, skonfiskowano około 400 tysięcy mieszkań. Nie jest to jakaś liczba szczególnie duża. Sprzedano, i to nie jest błąd, tylko 700 z nich, sprzedano z nich Niemców. Ale to wynikało z tego, że Niemcom bardziej się opłacało po skonfiskowaniu tych mieszkań zatrzymać je dla siebie i nałożyć na nowych właścicieli czynsze. I te czynsze, to nawet było regulowane specjalną ustawą, wysokość tych czynszy,
I te czynsze były ściągane i zasilały działalność administracji powierniczej, zasilały też budżet Rzeszy. Co więcej, wymyślono takie działanie, kiedy w 1941 roku wyznaczono nowe stawki czynszów, że w takim razie, jeżeli ten zarząd nieruchomości ma ściągać czynsze, to musi wiedzieć, w jakiej wielkości są te mieszkania. Przeprowadzono taką akcję mierniczą, i na to jest też bardzo dużo dokumentów, akcję mierniczą w całym kraju wartych, w tych miasteczkach kraju wartych, gdzie mierzono wielkość przejętych mieszkań i na podstawie tej wielkości wyznaczono nowe czynsze i je ściągano. Co ciekawe, czynsze wyznaczono Polakom, jak i również Niemcom, tak? Bo to Niemcy też nie zawsze byli właścicielami tych mieszkań. Niektórym się udawało, niektórym nie. Ale ci, co nie byli właścicielami mieszkań, musieli uiszczać czynsze dla tej spółki. I zresztą nie zawsze to robili. Próbowali się z tego obowiązku wymigać. To było bardzo, bardzo dla nich później kłopotliwe, bo ściągało po prostu na nich policję. I na to też mamy dość dużo, dużo przykładów. Natomiast drugą taką spółką, która działała w kraju Warty, to była spółka Hotele i Gastronomia Kraju Warty. To była instytucja, która miała przejmować wszelkie hotele i obiekty i restauracje w kraju Warty. Skonfiskowano ich około ponad tysiąc, sprzedano też mniejszą część, zaledwie trochę powyżej 10%. W większości zostało to tej spółce. I tutaj na tej fotografii mają Państwo przykład hotelu przejętego przez tą spółkę. To jest hotel też oczywiście nam znany w Poznaniu. Hotel, który w czasie wojny funkcjonował jako hotel Ostland, hotel wschodni po prostu. Został przebudowany za pieniądze tej spółki, za majątek tej spółki i nawet określano go, co tutaj Państwo widzą, najlepiej urządzonym budynkiem III Rzeszy Wielkoniemieckiej. I powszechnie się nim chwalono. Kiedy na przykład do Poznania przyjeżdżały różne delegacje oficjeli niemieckich, to właśnie przede wszystkim tam, w tym hotelu, dla nich były zarezerwowane pokoje. Zresztą, jak są Państwo ciekawi, to proszę sobie wejść kiedyś do tego hotelu, chociażby do lobby, do przedsionka i zobaczą Państwo, że ten styl takiej III Rzeszy się utrzymał jeszcze. Jest bardzo dobrze widoczny te takie ciężkie marmury. Obie te spółki, ten zarząd nieruchomości, te hotele i gastronomia, one były w jakiś sposób zależne od Głównego Urzędu Powierniczego czy Urzędu Powierniczego w Poznaniu, tak naprawdę wyrosły na samodzielne instytucje. I już kończąc, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kwestię dochodów. Bo tak jak powiedziałem, instytucje powiernicze, ta administracja powiernicza, jasne, z jednej strony służyła umacnianiu niemieckości, już zostańmy przy tym określeniu, bardzo w sumie trafnie, chyba Niemcy to trafnie oddali, umacnianiu niemieckości, czyli miała za zadanie szukanie tych zarządców komisarycznych, powierników, osadzanie ich na tych zagrabionych majątkach i sprzedawanie im tych zagrabionych majątków, tak żeby tworzyć tą nową klasę średnią, nową klasę niemieckich właścicieli na wschodzie, to zgermanizować ziemię dosłownie, ale z drugiej strony oczywiście chodzi o czysty wyzysk, o czystą eksploatację gospodarczą, tą grabież w takiej najczystszej formie. I tutaj na tym pierwszym wykresie widzą Państwo, jak dochody podane w milionach rajsmarek, one wzrastały z roku na rok, były księgowane coraz większe dochody, no to wynikało z tego, że coraz więcej po prostu sprzedawane. Największa dynamika, jak Państwo widzą, była na początku wojny, w tym pierwszym trzyleciu, później ta dynamika mocno wyhamowała. Ostatecznie ostatni bilans mówi o 266 milionach marek. Ale kiedy spojrzymy na ten diagram z prawej strony, to widzimy, że wśród tych wszystkich instytucji administracji powierniczej, Urząd Powierniczy w Poznaniu tak naprawdę rzeczywiście działał bardzo prężnie, ale stanowiło to tylko malutką część dochodu całej administracji powierniczej. Największy dochód, najwięcej zagrabiła centrala HTO, no bo to ona zagrabiała te największe obiekty.
chociażby DVM Zakłady Cygielskiego w Poznaniu, czy wszystkie kopalnie na Górnym Śląsku, to właśnie zagarniała centrala. No tu też Państwu może tytułem przykładu, na samym końcu najmniejsze dochody wypracował Urząd Powierniczy w Ciechanowie, no bo zagrabił najmniej, no bo też nie miał co grabić po prostu. Ogółem te dochody administracji powierniczej wyniosły ponad 2 miliardy marek Rzeszy. Można to, jakby ktoś chciał, spokojnie sobie przeliczyć na dzisiejszą wartość. Ja myślę, że w tym momencie zakończę. Natomiast z tych z Państwa, którzy by chcieli zapoznać się bliżej z tą tematyką, oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Też odsyłam do mojej książki, a może później wstawię na Facebooka link do księgarni, gdzie Państwo mogą zapoznać się z książką, gdzie dokładniej omawiam te różne aspekty. Właśnie ten aspekt czysto finansowy i ten aspekt polityczno-rasowy, tak to nazwijmy. Ja w tym momencie dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Szanowni Państwo, jest teraz możliwość zadania pytań. Ci z Państwa, którzy są obecni na Zoomie, mogą zadać pytania, a jeśli ktoś obserwował nas na Facebooku, to też mógłby to zrobić. Jeśli nie ma nikogo, to ja oprócz podziękowań za bardzo ciekawy, instruktywny wykład z ładnymi ilustracjami pokazującymi, co działo się z tymi naszymi dobrami różnego rodzaju, bo to także znaczy nie tylko polskie, ale takie mienie, które miało różny los. Pokazał Pan siedzibę banku, która zbudowana została jako Ostbank, potem została przejęta przez Polaków i też zrobiono z tego symbol. Tam była siedziba Związku Spółek Zarobkowych, nasi członkowie tam działali oczywiście. No potem, potem siedziba tego omawianego dzisiaj urzędu, w końcu Narodowy Bank Polski i inne instytucje, dzisiaj znowu w innych rękach. Zmienne losy, prawda, tego budynku. Ale innym ciekawym problemem było to, jak działa dyktator. On może dać rozporządzenie, może wydać ustawę, może wszystko, ale on tego nie robi. Zresztą sami to teraz przeżywamy, że czego nam brakuje, przepisów nie ma i nie wiadomo, jak się zachować, co zrobić, czy przestrzegać, czy nie przestrzegać, czy jedni, czy drudzy funkcjonariusze prawidłowo powołani. Na tym się zastanawiamy, a przecież jak ktoś ma władzę, może zrobić wszystko. Ale chciałbym Pana zapytać, bo kończył Pan swoje badania na 45 roku, czy zastanawiał się Pan nad tym, co się potem stało z tymi majątkami, bo owszem, odzyskiwali majątek. Moi dziadkowie, babcia, dziadek jednym i drugim zabrano majątek, ale odzyskali go po wojnie, a definitywnie zabrali go potem komuniści. Także po kilku latach zabrali komuniści i się skończyło ta działalność gospodarcza. Natomiast czy były takie instytucje polskie, które czerpały korzyści z tego, co zrobił ten urząd powierniczy? Stawiam taką tezę też w swojej książce, że tak naprawdę ta działalność tego urzędu powierniczego doprowadziła do zupełnego rozbicia własności prywatnej, czy do bardzo mocnego zdewastowania własności prywatnej, tego, że coś należało do kogoś. I kiedy przyszli komuniści, czy przyszedł okres nacjonalizacji, to tak naprawdę to bardzo ułatwiło później komunistom przejęcie tego majątku. No bo ten majątek, oczywiście część tego majątku, tak jak tutaj zresztą też pan profesor mówi, część tego majątku ona trafiła z powrotem w ręce prywatne, ale nie wszystko, tak?
wiele dużych prywatnych, tych dużych firm, tych dużych przedsiębiorstw już nie trafiło z powrotem w te ręce prywatne, no bo często tych właścicieli nie było, prawda, zostali na przykład wymordowani. I urząd powierniczy, który doprowadził do takiego dewastacji tej klasy średniej, tej polskiej warstwy średniej, który doprowadził do dewastacji całego tego pojęcia majątku prywatnego tak naprawdę, no przyczynił się do tego, czy pomógł później komunistom w 1945, w kolejnych latach na przejmowanie tego majątku. No oczywiście też musimy być tego świadomi, że Niemcy, którzy przejęli tą część majątku, wykupili, czy byli zarządcami komisarycznymi i mieli nadzieję na to, że wykupią ten majątek. Oni w 1945, uciekając z Poznania, też ze sobą dużo rzeczy wywieźli, wzięli, tak? Co więcej, w Niemczech, bodajże w Hamburgu, ale nie wiem, czy teraz nie mylę miasta, w latach 50. działała taka instytucja, która miała wyrównywać jakby Niemcom te straty finansowe, tak, związane z opuszczeniem tych ziem. I tam Niemcy na przykład udowadniali, że byli zarządcami czy powiernikami jakiegoś sklepu, jakiegoś przedsiębiorstwa w Poznaniu załóżmy, czy w Łodzi, w Inowrocławiu, w Gdańsku i tak dalej. I domagali się od państwa niemieckiego takiego ekwiwalentu finansowego za te poniesione straty. To była instytucja, ona działała kilka lat, do 58 roku w Hamburgu, natomiast tak jak tutaj powtórzę, moim zdaniem, ponieważ Niemcy część tych sklepów, część tego mienia no, zniszczyli, zdewastowali, zamknęli, część udało się odzyskać, ale generalnie ułatwili później taką szybką nacjonalizację tego majątku. No, nie miał kto się bronić przed tą nacjonalizacją tak naprawdę. Dziękuję bardzo. To może temat na osobny doktorat z tym majątkiem, bo powiem, że w tym pytaniu tkwił pewien taki aktualny bardzo wątek, że pewna instytucja w bardzo bezczelny sposób skorzystała z zagrabienia majątku PTPN przez Niemców. Ale to temat na osobny wykład. Teraz jeszcze raz zapytam, bo na Facebooku nie widzę pytań, czyli w ten sposób, o ile dobrze patrzę. I tu, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? O, jest. A nie, mamy podziękowania. Czy pan Norbert Kulpa się zgłasza do zabrania głosu, bo taką rączka jest? Tak. A. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Ja chciałem tylko zapytać, czy doprecyzować, bo na początku, ja mam tu wprawdzie trochę problemów z łączami, ale mam nadzieję, że się uda, że na początku tłumaczył pan doktor nazwę okręgu Rzeszy Wartheland, podając, że był on zarządzany bezpośrednio z Berlina. Ja się zetknąłem z taką interpretacją, że dlatego to był okręg Rzeszy zarządzany z Berlina, że nie Adolf Hitler nie... No, nadal rozumiem, że właśnie dlatego to był okręg Rzeszy bezpośrednio zarządzany przez Berlin, żeby nie powróciły te ziemie do państwa pruskiego i w sensie prawnym w 1939 roku one nie wróciły do państwa pruskiego, jak rozumiem, właśnie z tego powodu, że taką konstrukcję okręgu Rzeszy utworzono w strukturze administracyjnej III Rzeszy. Dziękuję bardzo. Generalnie tak chodzi o jakby Greiser, Artur Greiser, zarówno jako namiestnik i zarówno jako Gauleiter, czyli ten, który stał na czele okręgu partyjnego, był bezpośrednio mianowany przez Adolfa Hitlera. Hitler chciał mieć tutaj bezpośrednią kontrolę nad nim i miał bezpośrednią kontrolę nad krajem Warty. To w żaden sposób nie zostało wcielone do Prus. Zresztą to nie była idea państwa jakby totalitarnego trzeciej Rzeszy. Tą ideą, tą dążność, dążono do tego, żeby głównymi osobami, które rządzą, był Adolf Hitler i podlegli mu gauleiterzy, czyli ta administracja partyjna miała
przewodzić, miał mieć pierwszeństwo nad administracją cywilną. I to na przykładzie Kraju Warty, czy Górnego Śląska, czy tych innych obszarów bardzo dobrze widać. No to jest problem dość skomplikowany i on na pewno wymaga jakichś głębszych studiów, no ale zasadniczy element tutaj widzimy, to znaczy podległość, bezpośrednią podległość nie tyle Berlinowi, co po prostu Adolfowi Hitlerowi. Pojawiło się pytanie teraz na czacie. Pytam. Uczestnik z naszego, słuchacz chciałby zapytać o źródła do omawianego tematu. Czy zachowały się na tyle kompletne, że można na przykład dotrzeć do tego, kto był trojhanderem danego zakładu? Tak. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Główny Urząd Powierniczy, czy Urząd Powierniczy w Poznaniu pod koniec wojny te akta tego Urzędu Powierniczego zostały przywiezione do Tarnowa Podgórnego, do jakiegoś magazynu i przetrwały wojnę, przetrwały walki o Poznań. A trzeba wiedzieć, że każde skonfiskowane przedsiębiorstwo, no to jest ta biurokracja totalitarna, to każde skonfiskowane przedsiębiorstwo miało swoją teczkę, zwykłą teczkę, gdzie prowadzono jakby sprawę tego przedsiębiorstwa, tego obiektu. I ponieważ te teczki przetrwały, je przekazano po wojnie do Archiwum Państwowego i obecnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu znajduje się zbiór, właśnie zespół Urząd Powierniczy w Poznaniu. To jest dość duży zespół, on zawiera około 15 tysięcy teczek, bardzo słabo zbadany i niestety chyba, nie pamiętam, że inwentarz jest w internecie, natomiast co ciekawe i co ważne, co bardzo pomocne, Niemcy prowadzili każdą tą teczkę pod polską nazwą, to znaczy wpisywano nazwę polskiego przedsiębiorstwa, właściciela, tak jak tutaj Państwo widzieli, na przykład ten sklep kolonialny Jana Kowalskiego, to prowadzono pod polską nazwą i to tak jest też obecnie zinwentaryzowane i w ten sposób można szukać tych przedsiębiorstw, tych sklepów i można dotrzeć do tego, do tej teczki. Polecam tutaj przeszukaj w archiwach poszukać, rzeczywiście wpisując nazwy przedsiębiorstwa i wtedy da się dotrzeć do tej teczki i można ustalić losy takiego przedsiębiorstwa. Tylko jakby tutaj no też sam zespół jest bardzo duży, no to jest około 15 tysięcy jednostek, jeden z większych z tego co wiem zespołów w archiwum naszym w Poznaniu, natomiast też nie jest kompletny, to znaczy nie do wszystkich przedsiębiorstw się zachowały też, no część zginęła, tych późniejszych w ogóle widać ślady spalenia, ślady zniszczenia, bo jednak część prawdopodobnie została zniszczona w 1945 roku, nie wszystko pewnie przetrwało. Natomiast też nie chcę tu jakby uprawiać jakiejś autoreklamy, czy się chwalić, ale w książce dotyczącej Urzędu Powierniczego, w swojej książce zawarłem taki aneks. On jest no dość krótki, ale aneks, w którym jest około 260 przedsiębiorstw, przede wszystkim tych mniejszych sklepów, warsztatów rzemieślniczych, do których udało mi się ustalić właściciela polskiego i zarządcę powierniczego i przynajmniej w kilku słowach omówić te losy wojenne. To jest też jakiś punkt wyjścia, żeby podjąć takie poszukiwanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy teraz pytanie z Facebooka. Czy może Pan podać przykłady majątku żydowskiego, sklepy, firmy, zakłady przejętego przez Urząd Powierniczy? Z majątkiem żydowskim to jest problem, to znaczy jeżeli chodzi o Łódź, jeżeli chodzi o wschodnią Wielkopolskę, na przykład o Konin, Konin załóżmy, o Kujawy też, to rzeczywiście zachowały się teczki i mamy majątek żydowski. Mamy na przykład teczkę sklepu żydowskiego należącą do
obywatela polskiego narodowości żydowskiej przejętą przez urząd powierniczy. To oczywiście za każdym razem trzeba wejść, za każdym razem trzeba badać to indywidualnie, to znaczy do każdego przedsiębiorstwa można dotrzeć. Ja tutaj akurat sobie otworzyłem książkę, gdzie omówiłem przykłady przejęcia majątku żydowskiego, tak naprawdę sklepów żydowskich, na przykładzie Włocławka, gdzie tych Żydów było więcej i widzimy jak przejmował ten, jak urząd powierniczy przejmował to mienie żydowskie. Generalnie nie było różnicy, to znaczy przyjmowano tak jak polskie, też identyfikowano, że sklep należał do Żyda i po prostu przyjmowano, sprzedawano, wyprzedawano, likwidowano, bądź sprzedawano też Niemcowi. Trochę gorzej z Poznaniem, dlatego że no tutaj ten majątek żydowski był mniejszy ilościowo chociażby i na pewno się część tego nie zachowała dotycząca majątku żydowskiego. Natomiast tutaj jeszcze zaszedł inny proceder. Otóż te sklepy żydowskie, to co należało do Żydów, było przede wszystkim grabione i niszczone w pierwszych tygodniach wojny w 1939 roku. I wtedy, kiedy wszedł urząd powierniczy, listopad, grudzień 1939 roku, to te sklepy już po prostu nie było, bo one zostały zgrabione, przejęte, zdewastowane, już dawno funkcjonowały jako sklepy niemieckie i w sumie urząd powierniczy nie miał się czym tutaj zajmować. Wystawiono na pewno dokument, taki zbiorczy dokument, też o nim gdzieś wspominał, taki zbiorczy dokument wszystkich sklepów żydowskich, które były w Poznaniu i w okolicach, i wyceniono. Więc to był przede wszystkim ten majątek żydowski. Jeżeli chodzi o Łódź jeszcze, to może ciekawe, w Łodzi, jeżeli chodzi o te akta urzędu powierniczego, one się zachowały zdecydowanie gorzej, natomiast zachowały się te akta tego zarządu nieruchomości w bardzo dobrym stanie i tam po prostu widać, kiedy wysiedlano mieszkańców Piotrkowski żydowskiego pochodzenia do getta, jak urząd powierniczy wchodził mieszkanie po mieszkaniu do mieszkań na ulicy Piotrkowskiej i je przejmował. I tam rzeczywiście jest opisane, że to mieszkanie należało do takiej rodziny, do osoby o takim nazwisku. Bardzo dobrze można by, oczywiście to jest praca na wiele lat pewnie, odtworzyć strukturę osadniczą ulicy Piotrkowskiej w 1939 roku, czy na początku 1940 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na Facebooku więcej głosów nie widzę. U mnie nie są widoczne łapki niestety. Panie dyrektorze, proszę jeszcze o sprawdzenie, czy u pana coś się pojawia na Facebooku, albo czy jeszcze mamy zgłoszenia? Zgłoszeń na Zoomie nie mamy, na Facebooku też nie widzę żadnego pytania. Zatem pozostaje mi jeszcze tylko podziękować raz jeszcze Państwu i prelegentowi za interesujący wykład, za przybliżenie nam tego ważnego zagadnienia, Państwu za udział też w dyskusji. Zapraszam na kolejny wykład za 2 tygodnie. Będzie mowa o państwie podziemnym, a zatem jak sprzeciwialiśmy się temu, co nas spotkało w 1939 roku, jak potrafiliśmy się samoorganizować i że to państwo, choć w podziemiu, było dla nas bardzo ważne. Raz jeszcze dziękuję, do zobaczenia za 2 tygodnie. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.